gość Radia 5 EŁK, pani Małgorzata Chrubin, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w EŁK-u. Witam gorąco. Serdecznie witam państwa. Jubileusz 20-lecia obchodzą w tym roku warsztaty terapii zajęciowej w EŁK-u. To piękna data, 20 lat już istnieje. Ale zanim powiemy o historii, to może powiedzmy o tym, czym są warsztaty terapii zajęciowej, bo zawsze jak się spotykamy z przedstawicielem warsztatów terapii zajęciowej, zawsze mówimy, ale tego tłumaczenia to nigdy za dużo. No właśnie, czym są warsztaty terapii zajęciowej w EŁK-u? Warsztaty terapii zajęciowej w EŁK-u są placówką, której głównym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Chcemy w jak najlepszym stopniu przygotować naszych uczestników do samodzielnego życia w społeczeństwie, a także postarać się pomóc im w znalezieniu praktyk, staży i być może w późniejszym czasie także pracy. To wygląda tak dosyć naukowo, rehabilitacja społeczno-zawodowa. To po prostu przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia. To chyba najważniejsze zadanie. Tak, i w tym celu mamy powołane 9 pracowni terapeutycznych, w którym każda z nich przygotowuje pod innym kątem naszych uczestników. Nowością w naszych warsztatach jest pracownia aktywizacji zawodowej, gdzie pod okiem doradcy zawodowego uczestnicy sprawdzają swoje predyspozycje co do podjęcia praktyk, staży w zakładach pracy. No to już jeżeli zaczęliśmy, to może powiedzmy właśnie o tych pracowniach, które znajdują się w warsztatach terapii zajęciowej. Bo to, no jak sama nazwa wskazuje, terapia przez zajęcie, terapia przez pracę, ale też nauka przez pracę. Jakie pracownie się znajdują? Mówiliśmy o pracowni samodzielnego życia, mówiliśmy o pracowni aktywizacji zawodowej, a oprócz tego to są takie bardziej artystyczne. Tak, mamy pracownię ceramiczną, pracownię rzeźbiarską, pracownię plastyczną. Z nazwy już wynika też zakres działalności tychże pracowni. Mamy pracownię techniczno-gospodarczą, gdzie uczestnicy zajmują się też porządkami wokół naszego terenu oraz drobnymi naprawami. Tutaj szczególnie panowie czują się spełnieni w tej roli. W pracowni życia codziennego, gospodarstwa codziennego, gdzie przygotowujemy wspólne posiłki, panie się spełniają, ale również bardzo chętnie uczestniczą i panowie. No jeżeli już mówimy właśnie o tej pracowni życia codziennego, gospodarstwa codziennego, no to tak, przygotowanie wspólnych posiłków, ale też ci ludzie uczą się no chociażby no, takich prostych rzeczy jak sprzątania albo no, tego, jak żyć codziennie. Tak, główny nacisk kładziemy też na relacje społeczne, na umiejętność dostosowania stroju do sytuacji, do pogody. U dziewczyn ważną rolę odgrywa też makijaż, fryzura. Tutaj pracownia higieniczno-ekonomiczna bardzo spełnia swoją rolę. Bardzo chętnie uczestnicy przychodzą na terapię do tej pracowni, gdzie po prostu przygotowują się do wyjść nawet do uczestnictwa w imprezach, w wyjściu na miasto i bardzo uczą się też liczyć pieniądze, planować drobne zakupy i potem po te zakupy wspólnie pod okiem instruktora wychodzą. Ja teraz tak się zastanawiam, z naszej rozmowy wynika, no warsztaty terapii zajęciowej, jak sama nazwa wskazuje, zajmują się terapią, ale wy bardziej od terapii to właśnie przygotowujecie te osoby, no i uczycie je do wydania na świat, w ten sposób możemy powiedzieć, czyli do przekazania ich społeczności, żeby oni sobie sami potrafili poradzić w społeczności, w tym ciężkim świecie, który jest na zewnątrz. Dokładnie tak i bardzo cieszymy się z postępów w terapii, gdyż nasi uczestnicy potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach. Samodzielnie część z nich dojeżdża do warsztatów, samodzielnie też wychodzi na imprezy, do kina. Nawiązaliśmy współpracę z licznymi instytucjami. Ostatnio ze szkołą artystyczną, gdzie uczestniczymy też w wykładach na temat sztuki, w koncertach.
Także bardzo cieszymy się z tych postępów. Czyli takie wychodzenie to jest najważniejsze, bo oprócz samej teorii, kiedy to nauczyciel czy terapeuta, no właśnie instruktor, jak u was się nazywają te osoby, które prowadzą zajęcia? Instruktor terapii zajęciowej. Instruktor właśnie, jeżeli instruktor mówi coś, no to nie jest coś takiego, co można odczuć na własnej skórze. Wy ostatnimi czasy właśnie umożliwiacie takie spotkania, takie wyjście na zewnątrz. Już warsztaty terapii zajęciowej nie są instytucją tak zamkniętą, jak sobie moglibyśmy wyobrazić, że no, tam nikt nie ma z zewnątrz wstępu, to właśnie wy wychodzicie do miasta. Oczywiście. I mamy też informacje zwrotne w postaci tego, że ludzie przychodzą też do nas, odwiedzają nas przedstawiciele różnych instytucji, zapraszamy, jesteśmy bardzo otwarci, również proponujemy wspólne warsztaty. Będziemy też nawiązywać współpracę ze szkołami, z przedszkolami, żeby też integrować społeczeństwo i uczyć życia, prawda? We wspólnocie. Taką wizytówką warsztatów terapii zajęciowej jest Teatr Zgiełk. Nie powiem teatrzyk, tylko teatr właśnie, teatr, prawdziwy teatr. Członkowie warsztatów, wasi podopieczni, osoby, które przychodzą na warsztaty, utworzyli teatr, no i odnoszą sukcesy. Tak, przez ostatnie lata Teatr Zgiełk odniósł ogromne sukcesy, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Kontynuujemy pracę teatru poprzez włączanie jak najwięcej ilości naszych uczestników w pracę teatru, w pracę pracowni muzyczno-teatralnej, gdyż teatr jest dzieckiem właśnie tej pracowni. A jak to wygląda? Czy uczestników trzeba namawiać, żeby wystartowali, żeby spróbowali swoich sił w teatrze, czy jednak oni sami chętnie no, się zapisują do tego teatru i biorą udział w próbach, w spektaklach? Nasi uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w pracach pracowni muzyczno-teatralnej. Świadczy o tym chociażby ostatnie sukcesy właśnie teatru pracowni muzyczno-teatralnej w Kętrzynie i w wielu innych miejscach. Tak. No dokładnie, to ja to pamiętam, a teraz teatr warsztatów terapii zajęciowej i wszyscy podopieczni warsztatów terapii zajęciowej pracują nad jasełkami. Tak, nasze jasełka będą wspaniałym wydarzeniem. Zaangażowało się ponad 25 uczestników naszych warsztatów, gdzie tylko mogę zdradzić, że wśród nich będzie 14 aniołów. Dużym powodzeniem się cieszy rola anioła z tego wniosek. Oni wszyscy są naszymi aniołami. Zapraszamy na jasełka, które odbędą się u nas 20 grudnia w naszej placówce przy ulicy Kolejowej 31 o godzinie 10. A i tak sugerujemy, że jasełka, premiera jasełek odbędzie się w waszej placówce, ale jeżeli będzie taka możliwość, to z tymi jasełkami również wyjdziecie do miasta i będzie być może, na razie jeszcze nie zdradzajmy szczegółów, ale może będzie można to zobaczyć bliżej centrum miasta i w wielu innych miejscach. Tak, będziemy starać się, aby państwo mogli obejrzeć nasze jasełka. Także już sobie szykujcie apetyt na jasełka, już się przygotowujcie. Jasełka to ostatnie dziecko teatru, ale i również warsztatów terapii zajęciowej. A ja jeszcze przypomnę, że warsztaty terapii zajęciowej mają prawo do 1%. Od kilku lat, a nawet kilkunastu już lat, warsztaty terapii zajęciowej są instytucją, organizacją pożytku publicznego. Co roku praktycznie jesteście rekordzistą, jeżeli chodzi o zbieranie właśnie tego 1% z naszych podatków. Tak, w tym miejscu serdecznie dziękujemy Państwu za wpłaty na naszą działalność, gdyż właśnie z tego 1% możemy dofinansować naszą działalność, zakupić materiały do terapii, a także dokonać drobnych remontów naszego budynku. A jeżeli już mówimy o warsztatach terapii zajęciowej, no to powiedzmy może dzięki komu warsztaty terapii zajęciowej mogą działać, bo tych osób jest sporo, od samorządowców poprzez władze kościelne, po zwykłych ludzi, no i najważniejsze rodziców.
Tak, dokładnie. Historia naszych warsztatów rozpoczęła się w 1995 roku. Wtedy to rodzice osób niepełnosprawnych zwrócili się z prośbą do Jego Ekscelencji biskupa ordynariusza diecezji ełckiej z prośbą o założenie stowarzyszenia reprezentującego interesy młodzieży niepełnosprawnej, gdyż nie było dla nich propozycji, co mogliby zrobić po opuszczeniu szkoły. W związku z tym rozpoczęły się działania tychże osób, ich rodzin. No i powstały warsztaty terapii zajęciowej. Tak, najpierw się spotykali w jednym budynku, tu w centrum miasta, niedaleko Urzędu Miasta, tak w podwórku, to był budyneczek przy ulicy, no teraz nie pamiętam, to nie była Piłsudskiego ulica. Pierwszy lokal w spółdzielni mieszkaniowej Świt Przysłowackiego. Przysłowackiego, no a teraz ulica Kolonia. Ulica Kolejowa 31 w dawnym budynku ZDZ w kierunku na Mrozy za długim przejazdem kolejowym. Serdecznie zapraszamy. I tam trwa remont tego budynku, przystosowanie właśnie dla osób potrzebujących. Tam można zobaczyć te warsztaty. Ile osób w tej chwili korzysta z pomocy warsztatów? W tej chwili posiadamy 45 uczestników korzystających z naszej terapii. To jest tyle, ile miejsc jesteście w stanie zapewnić? Tak, możemy jeszcze przyjąć. Mamy możliwość przyjęcia osób i dofinansować ich pobyt u nas. To może powiedzmy, w jaki sposób można się stać waszym podopiecznym, osobą, która będzie uczestniczyła w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, bo może nie wszyscy wiedzą, że jest taka możliwość. Kto może uczestniczyć w zajęciach? Uczestnikami naszych warsztatów mogą być osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W chwili obecnej nie są zdolne do podjęcia pracy oraz posiadają wpis w swoim orzeczeniu o możliwości korzystania z terapii zajęciowej. Po taki wpis należy udać się do zespołu orzekającego, który mieści się w Ełku przy ulicy Kilińskiego. Jeżeli już spełniamy wszystkie wymogi, warunki techniczne, warunki formalne, z jakimi kosztami uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej? No właśnie, jak to wygląda pod względem finansowym? Dużo to kosztuje? Otóż właśnie nie kosztuje nic. Udział w naszych warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy też dowóz osobom spoza Ełku, oczywiście w ramach naszych możliwości. A dużo takich osób macie? Dojeżdżających. Tak, mamy. I to związane jest też po prostu z kosztami na paliwo. Także, no cóż, jeżeli potrzebujecie, no to są miejsca w warsztatach terapii zajęciowej, a jeżeli no chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, no to zapraszamy. Ulica Kolejowa 1. Kolejowa 31. Kolejowa 31. No, mam słabą pamięć do cyfr. Zabytkowy budynek. I tam można zobaczyć, jak się rozbudowują warsztaty terapii zajęciowej, a my jeszcze wrócimy do tematu warsztatów terapii zajęciowej, no i być może powiemy, gdzie będzie można zobaczyć Jasełka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.